Bardzo proszę Grzegorza Brauna. Treść wystąpienia Grzegorza Brauna to jest sanacyjna polityka historyczna. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do głosu. Chcę wyrazić moją radość ogromną z tego faktu, że mam zaszczyt brać udział w sesji naukowej, że nie przyszliśmy tutaj tylko troszkę wyszydzić i troszkę pogawędzić, poutyskiwać, ale że będzie też i plon naukowy tej sesji, że będzie publikacja. I otóż w tym menu, które zaproponowali autorzy, inicjatorzy wydarzenia, ja figuruję jako przystawka z tematem polityka historyczna. Pierwsza przystawka. Nie przypadkiem i bardzo a propos, bo przecież sprawa polityki historycznej to jedno z preludiów, jeden z pretekstów do zamachu majowego 26 roku. W poprzedzających miesiącach, zwłaszcza w roku 1925, Józef Piłsudski ze swojej nory borsuczej w Sulejówku wypuszcza zatrute strzały i celuje m.in. w Wojskowe Biuro Historyczne. Wojskowe Biuro Historyczne, które, jak zapowiada, dopuszcza się fałszerstw. Spisując historię najnowszą, Józef Piłsudski uprzedza opinię publiczną, że historycy tam pomijają istotne fakty i, co gorzej, fabrykują dokumenty. Zdania, które wypowiadam, nie są cytatem, są parafrazą. Taki jest sens zarzutów, które stawia Józef Piłsudski Wojskowemu Biuru Historycznemu, na którego czele stoi wówczas generał Kukiel. Więc tu od razu zastrzeżenie, proszę państwa. Ja w tej historii nie podzielam troski mojego szanownego, czcigodnego przedmówcy, pana senatora profesora Żaryna, troski o demokrację. I w związku z tym nie jestem bezradny i zagubiony wobec tej alternatywy. Czy Kukiel, czy Piłsudski, tak? Czy Stachiewicz w tym wypadku, jego zamiennik piłsudczykowski. Gdyż jedno i drugie to loże, jedno i drugie to mafie i służby, tylko być może podłączone pod inne ośrodki inspirujące spoza granic Rzeczypospolitej. W związku z tym, kiedy wymieniam Kukiela, to proszę nie popadać w błędne mniemanie, że on tutaj będzie jakimś pozytywnym bohaterem tej historii, do czego zresztą wrócę. Co tak martwi Józefa Piłsudskiego w pracy Wojskowego Biura Historycznego? No, martwi go i boli sprawa Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Józef Piłsudski za życia jeszcze stara się zadbać o spiżowy swój pomnik i bardzo się troszczy o to, żeby jego rola w roku 1920 została należycie wyeksponowana. Oczywiście tematem na zupełnie osobną sesję, którą mam nadzieję, w której będziemy mogli uczestniczyć, jest zagadnienie kłamstwa roku 1920, jednego z założycielskich kłamstw systemu sanacyjnego, rola generała Rozwadowskiego, późniejszy jego los, prawda, plon, straszne pokłosie zamachu majowego. Ale w roku 1925 Józef Piłsudski martwi się o to, czy go dobrze opiszą, czy to właściwe dokumenty zostaną zacytowane. No, my wiemy po latach, że kiedy już właściwi ludzie, czyli właśnie delegowani przez marszałka, zasiedli do selekcji tych dokumentów, to ta selekcja, no, ona właściwie trwa do dzisiaj. To znaczy jeszcze Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku dysponuje na przykład różnymi wersjami tego samego dokumentu. Różnymi, różniącymi się od siebie, a zatem widać, że ktoś na przestrzeni tych wielu już lat intensywnie pracował nad fabrykacją właściwych oryginałów. Prawda? Tu mam na myśli te korespondencję, list, który pisze Piłsudski z Puław do Rozwadowskiego. Otóż to jest jedna kwestia. To jest jedna kwestia, którą Józef Piłsudski rozwiąże w sposób bardzo brutalny.
zostaną po prostu poaresztowani i nawet w niektórych przypadkach wyprawieni na tamten świat. Niewłaściwie interpretujący historię, świadkowie historii, generał Zagórski, prawda, którego zniknięcia chyba już naprawdę nikt poważny nie będzie opisywał jako błędu pilota, prawda? To, że zginął generał Zagórski gdzieś na odcinku między Dworcem Wileńskim a Belwederem, tak? Zawieruszył się. To zatem sygnał, sprawa Wojskowego Biura Historycznego, sygnał, że sprawa polityki historycznej to jest jeden ze splotów słonecznych tego układu piłsudczykowskiego. Splotów słonecznych, czy może wrażliwych punktów. Jak bardzo to jest punkt wrażliwy, no to tego dowodzą dzieje drugiego kłamstwa założycielskiego II Rzeczypospolitej. No i to jest sprawa opisana za naszych czasów, źródłowo i potężnie przybrała ona rozmiar cegły książkowej, lodowa ściana, czyli sprawa agenturalnych afiliacji Józefa Piłsudskiego. Jego praca dla Austriaków, Prusaków, Japończyków, no zagadka, prawda, czego tam jeszcze nie było. Jak zwykle oczywiście Londyn w ogóle nie pojawia się na radarach polskiej historiografii, a nie wykluczałbym, że i to tu kwerenda powinna przynieść coś interesującego. A więc Józef Piłsudski, przeprowadzając zamach majowy roku 1926, w istocie, i tu podkreślam, że to jest analogia, przy której ścisłości ja nie zamierzam się upierać, bo nie ma ścisłych analogii w historii. Tym niemniej są pewne punkty odniesienia i myślę, że warto budować pewne skojarzenia, które nie mają same w sobie być aksjomatyczne, ale mają ożywiać naszą wyobraźnię, po to, żebyśmy mogli żywiej interesować się historią. Otóż ja zbuduję analogię do sprawy Wałka-Bolka i nocnej zmiany. I nocnej zmiany, która została też przecież przeprowadzona w wielkiej trosce. Trosce o spisywanie historii najnowszej. Tę troskę przejawił Lech Wałęsa i ludzie, którzy razem z nim dokonali przewrotu w państwie post-PRL-owskim. I tutaj również Lech Wałęsa przestrzegał opinię publiczną przed tymi strasznymi fałszywkami, z których w 110% składają się archiwa IPN. Przestrzegał nie jeden Lech Wałęsa, ale prawda, inni prominentni przedstawiciele tej szajki złoczyńców, którzy wykoleili w ten sposób życie publiczne post-PRL-owskie, samo w sobie poronione, oczywiście poronione, ale jednak dodatkowo wykolejone przez nocną zmianę 92 roku. Oni wyrażali troskę i przestrzegali opinię publiczną, że cokolwiek tu zostanie opublikowane, to na pewno sfałszowane, to na pewno nieprawdziwe, a poza tym, kto nie żył w tamtych czasach, niech nie waży się spisywać tej historii, przy jednoczesnym pełnym hipokryzji odwoływaniem się właśnie do sądu historii. A zatem może wzbogacę, uzupełnię moją analogię, że rola Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu polityki historycznej II Rzeczypospolitej, która to polityka historyczna, jak powiadam, była jednym pasmem staczania się i wykolejania, demoralizowania opinii publicznej, tę rolę trzeba porównać nie tylko do roli nieszczęsnej kreatury Lecha Wałęsy, kreatury służb przede wszystkim wojskowych, a dopiero potem cywilnych, ale także trzeba to zestawić właśnie z pełnymi hipokryzji odwołaniami do sądu historii ze strony generała Jaruzelskiego. Generał Jaruzelski przecież właśnie powoływał się na ten sąd historii, który będzie pochlebny dla niego. Tak właśnie Józef Piłsudski postąpił, wykluczając metodami policyjnymi, politycznymi, militarnymi rzetelne badania historyczne. No i jaki tego mamy plon?
już w dwudziestoleciu międzywojennym, bo oczywiście o konsekwencjach wielopokoleniowych, o tym, jaką czkawką to się odbija do naszych czasów, no to właśnie osobno możemy dużo o tym mówić, ale jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, co jest ukoronowaniem tej polityki, już takim, przerażającym zwycięstwem z zagrobu Józefa Piłsudskiego, no to jest oczywiście, proszę Państwa, ta ustawa z 7 kwietnia 1938 roku, też rocznica, minęła niedawno okrągła 80. rocznica, to jest bardzo krótka ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, pierwszego marszałka Polski. Uwaga, artykuł pierwszy, pamięć czynu i zasługi Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela niepodległości ojczyzny i wychowawcy narodu, to wielkimi literami, wychowawcy narodu, po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną ochroną prawa. Otóż dalej Państwo przeczytajcie, to warto w ogóle zapamiętać, bo to jest kuriozum. To jest kuriozum w dziejach nie tylko Polski, ale w ogóle legislacji. To jest nowotwór w obrębie cywilizacji łacińskiej, rzecz zupełnie niesłychana. Taki akt świeckiej kanonizacji osoby politycznej, historycznej. I to właśnie kwiecień 1938 roku. Co dało asumpt do wprowadzenia tej ustawy? Myślę, że nie wszyscy Państwo znacie ten anegdotyczny, ale też tragiczny w przebiegu i w skutkach moment w historii. Profesor Stanisław Cywiński, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, pisze na łamy Wileńskiej Gazety, żywo interesuje się życiem publicznym i komentuje, recenzuje książkę Piewcy Sanacji, takiego jednego z głównych wówczas, prawda, panów propagandystów, Melchiora Wańkowicza. Płatny notabene propagandysta, co tam mu wytykał Józef Mackiewicz, że Wańkowicz ma zwrot pieniędzy za benzynę, a ja się muszę tłuc autobusem, tak, i kto mi za benzynę zwróci, pisał Józef Mackiewicz, więc Wańkowicz napisał książkę, taki produkcyjniak o centralnym okręgu przemysłowym i Stanisław Cywiński pisze, o, szyderczo pisze, no widać, że nieprawdą jest to, co pewien Kabotyn mawia, że Polska jak obwarzanek, co wartościowe to tylko dookoła, a w środku nic. I natychmiast się odezwały nożyce, jakiś usłużny donosiciel prasowy ogłosił, ach, cytuję, bluźnierczo cytuję marszałka świętej pamięci, o nim to pisze Kabotyn. I cóż się dzieje, proszę Państwa, dowódca Wileńskiego Okręgu Wojskowego, dowódca z generał Dąb Biernacki. Proszę o sprostowanie. On był inspektorem armii. Inspektor armii. Tak, inspektor armii. Dziękuję. Posłużyłem się nomenklaturą już akoską, się posłużyłem, więc to jeszcze nie ten czas. A zatem inspektor generał Dąb Biernacki, proszę Państwa, nie patyczkuje się. Wysyła wyższych rangą oficerów, majorów i pułkowników. Nie jakichś siepaczy kaprali. Wysyła majorów i pułkowników, żeby obili tych, którzy dopuścili się publicznie bluźnierstwa. Przychodzą ci oficerowie, ta bojówka elity, powiedział pan profesor, prawda, jaka godność oficerska. Więc przychodzi reprezentacja tej elity narodu, ta państwowotwórcza tkanka narodu przychodzi do domu pana profesora Cywińskiego i tam na oczach jego żony i córki bije go do nieprzytomności. Profesor został skopany. W jednej z narracji trafiłem na informację, że wybito mu przy tym oko, ale nie jestem pewien, czy ten szczegół jest autentyczny. Autentykiem jest to, że oko wybito Adolfowi Nowaczyńskiemu, który również za antypiłsudczykowską publicystykę trzykrotnie był bity. Trzykrotnie i za trzecim razem stracił oko. Dołęga Mostowicz, cudem wyratowany na Gliniankach, w Jankach, porzucony, żeby zdechł paszkwilant, prawda, który waży się kwestionować jedynie słuszną linię przedwrześniową. No,
Józefa Piłsudskiego już wtedy nie ma na świecie, prawda? Na tym świecie. Nie ma go na tym świecie. Ale to są przecież ludzie, których nominował. To jest system władzy, który stworzył. To jest właśnie to lekceważenie dla prawa, dla wszelkich zasad, no przede wszystkim zwykłych ludzkich, polskich, katolickich zasad przyzwoitości. Przyzwoitości. Inna bojówka generała Biernackiego nie znalazłszy po domach redaktorów tej wileńskiej gazety, udała się do redakcji, gdzie obita została nawet sekretarka. Tak? Uwaga, nastąpiły aresztowania, ale przecież nie tych, którzy bili. Aresztowany został Cywiński, Zwierzyński, redaktor, późniejszy jeden z 16, prawda? I inni. Został skazany Cywiński, obity przez siepaczy sanacyjnych, został skazany za tego kabotyna z domniemaniem, prawda, uderz w stół, nożyce się odezwał, z domniemaniem, że to Piłsudski, został skazany na karę więzienia, na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Wyrok chyba 3-letni, z którego odsiedział, nie w kij dmuchał, 5 miesięcy odsiedział. Proszę Państwa, naprawdę warto uświadomić sobie rozmiar bezprawia i nędzę upadku, upadku moralności życia publicznego. Co to za standardy? I otóż właśnie to jest ustawa Cywińskiego. To znaczy ten kazus Cywińskiego doprowadził do procedowania przez Sejm, oczywiście pochodzący ze sfałszowanych wyborów, to fakt historyczny, a nie insynuacja, ze sfałszowanych wyborów pochodzący parlament procedował tę ustawę i w trybie pilnym ją uchwalił. I teraz, proszę Państwa, widzę, że czas biegnie nieubłaganie. Chciałbym zbudować, zaprezentowawszy Państwu ten drastyczny przykład, na tle, podczepiwszy to pod zamach majowy, właśnie polityka historyczna, ta dążność do tego, żeby siebie samego zabalsamować i ubrązowić za życia, żeby sobie wznieść pomnik niczym wałek Bolek z Jaruzelskim do kupy, to rzutuje na życie publiczne, ale, co jest bardzo ważne, te kłamstwa historyczne, one dotyczyły nie tylko dziejów samego obozu sanacyjnego. Ci ludzie swoją działalnością sprawili, że Polacy nie mogli skonfrontować się nie tylko z rzeczywistością historyczną na tym krótkim odcinku stosunkowo dziejowym, tak krótkim jak życie chociażby samego Józefa Piłsudskiego, TW Stefan, prawda? Drugi. Stefan II, tak? Sosnkowski pierwszy tutaj kolega ustala, Sławek. Prawda? I będzie. Sławek. Właśnie, ta przyjaźń Sławka, te przyjaźnie, te spółdzielnie agentów, które w różnych epokach się zawiązują. Więc nie tylko na tym krótkim odcinku, w dwudziestoleciu międzywojennym nie następuje konfrontacja Polaków z rzeczywistością, ale rzutuje to w ogóle na lekturę i dykcję historii jako takiej, tak? To znaczy przyjęty, oficjalnie podyktowany, uwaga, przez samego Józefa Piłsudskiego. Bo tak jak Józef Stalin był wielkim językoznawcą, tak Józef Piłsudski był wielkim historiozofem. I sam napisał pracę historyczną 22 stycznia 1863 roku, gdzie podyktował właśnie tę fałszywą lekturę i fałszywą dykcję historii, którą do czego sprowadźmy? Sprowadźmy ją do fałszywego paradygmatu insurekcyjnego. To Józef Piłsudski osobiście, a potem właśnie i równolegle jego, przez niego kadrowo ukształtowane i Wojskowe Biuro Historyczne i potem podłączone do budżetu państwowego tam Instytut Badania Historii Najnowszej, wszystko oczywiście etatystycznie, prawda? Budżetowo, prawda? Więc to wszystko przyczynia się do tego, że wychodzimy z dwudziestolecia nie przeczytawszy. Nie dowiedzieli się Polacy od swoich historyków, od swojej profesury, nie dowiedzieli się prawdy o swojej historii XIX,
XX wieku. Co jest tego klinicznym przykładem? No klinicznym przykładem będzie na przykład epokowe dzieło Wacława Tokarza, Wojna 1830-31 roku. No Polacy, którym się opowiada o powstaniu listopadowym, zaczynając analizę od późnych godzin popołudniowych 29 listopada 1830 roku, nie mogą się dowiedzieć, skąd się właściwie to powstanie listopadowe wzięło. I tak, tegoż Tokarza dzieje insurekcji kościuszkowskiej, spisek Wysockiego i Noc listopadowa. To są książki pisane przez ludzi przezacnych, bo to trzeba podkreślić, że to nie są same trepy, łajdacy, buce w pokroju Dęba Biernackiego. Nie, to jest w ogóle, proszę Państwa, no to jest pokolenie, tutaj to muszę zaznaczyć, no, że Wałek, Bolek, no tamci ludzie jednak cytują Słowackiego i Mickiewicza z pamięci. Oni tym żyją, oni są najcudowniejszą resztówką po pierwszej Rzeczypospolitej. Oni są takimi dziećmi wyrodnymi, ale dziećmi pierwszej Rzeczypospolitej. Więc to jest inna klasa, prawda? Tutaj mówimy, jesteśmy w innych rejonach, jak rozmawiamy o tamtych rzeczach. Więc Polacy nie dowiadują się za sprawą Piłsudskiego i jego sitwy, która zabetonowała historię najnowszą oraz dorobiła sobie fałszywą genealogię, to znaczy przedstawiła mit insurekcyjny jako bezalternatywnie jedyny wzorzec patriotyzmu. Bezalternatywnie jedyny wzorzec patriotyzmu. Polacy zatem nie dowiadują się, co ich właściwie trafiło. W ogóle się tego nie dowiadują, ponieważ pisze się w dwudziestoleciu międzywojennym i celebruje się akty insurekcyjne, akty powstańcze jako akty wojenne, działania militarne i polityczne, ale nie ma tam nie trupa w szafie, tylko całej nocy żywych trupów, to znaczy nie ma aspektu prowokacji. W dziejach insurekcji. Ja tutaj obładowałem się jak zwykle niepotrzebnie literaturą, ale chcę Państwu pokazać, cośmy stracili. A, to jest przyczyneczek doktora Eugeniusza Barwińskiego, Zygmunt Kaczkowski w świetle prawdy. Zygmunt Kaczkowski, wybitny pisarz, prozaik, sprzedał austriackiej tajnej policji całą konspirację galicyjską w roku 1863 w swoich obfitych, obszernych, przeobszernych raportach, które pisał pod pseudonimem Kosiarz, tajny agent Heubauer. Otóż to jest publikacja z roku 20 i co zrobił Barwiński? On po prostu pojechał do Wiednia i tam okazało się, że stoi karton akta. Akta nie płonęły ani we Wiedniu, ani w Berlinie, ani w Moskwie zresztą, ani w Londynie. Proszę Państwa, czy jeden Kaczkowski? Nie, ale nikt już potem nie jeździł. Nie ma tego wątku, nie eksploatuje polska historiografia dwudziestolecia międzywojennego tego wątku. Jest jeden wyjąteczek od reguły, proszę Państwa, przezacny ofiara narodowych socjalistów niemieckich, profesor Janusz Iwaszkiewicz. O, taka broszurka. Wielka prowokacja, czyli rzekomy rząd narodowy 1865 roku. No ale to jest broszureczka, prawda? Broszureczka. Nikt tego nie eksploatuje. Pozostajemy na poziomie przyczynków. Oficjalna celebra państwowa i oczywiście narracja w tych szkołach, w których już nie ma, prawda, krucjaty eucharystycznej. A nawet łaciny. Ta oficjalna edukacja państwowa w ogóle o tym nie wspomina. I co jest tego skutkiem? Skutkiem jest ujawnienie się działania tego prawa, że tak powiem, pierwszego prawa termodynamiki politycznej sformułowanego przez Józefa Szujskiego jeszcze w XIX wieku, że mianowicie, proszę Państwa, zła historia jest matką złej polityki. Ja nie dokładnie cytuję, ja podaję to w parafrazie, tak to pięknie parafrazował notabene, żeby było śmiesznie, nieboszczyk Geremek, prawda? Zła historia jest matką złej polityki. Otóż zła historia, zła historiografia zafałszowana ze zrządzenia, z rozkazu, z samej góry, wyegzekwowane
zabalsamowanie różnych gnojowisk historycznych, oblanie ich lukrem w dwudziestoleciu międzywojennym na rozkaz samej góry, to owocuje czym? Ślepotą polityczną. Polacy, którzy nie zrozumieli, co ich trafiło w roku 1794, w roku 1830, 1863, Polacy, którzy tej lekcji historii nie odrobili, okazali się ślepi w roku 1938-1939, kiedy to do portu w Gdyni zawija jacht czarodziejka, o którym mam nadzieję wspomni dzisiaj pan nikt, jeśli nie wspomni, upomnijcie się o to państwo. Jacht czarodziejka i na tym jachcie czarodziejka przybywa jeden z anglosaskich macherów od Zulusów, jakimi jesteśmy widziani z Londynu, po to, żeby opowiedzieć barwnie o gruszkach na wierzbie, o perspektywach sojuszu z Londynem. I Polska na własną prośbę równym krokiem maszeruje pod nadjeżdżającą ciężarówkę z gruzem, a raczej dwie ciężarówki, prawda? Narodowo-socjalistyczną i międzynarodowo-socjalistyczną. Tu szoferem jest Hitler, tutaj Stalin. Sami wskakujemy ochoczo pod tę kosiarkę, bo nie przerobiliśmy tamtej lekcji historii. I teraz, proszę państwa, jesteśmy w roku 2018. I analogie historyczne teraz już naprawdę powinny wszystkim zjeżyć włos na głowę. Zjeżyć włos na głowach. Dlatego, że o ile jeszcze za PRL-u można zawsze było powiedzieć sobie, ach, to ci straszni Sowieci nie pozwalają nam naszej historii przeczytać i opowiedzieć sobie od początku po kolei i z uwzględnieniem wszystkich niuansów. Ale teraz już mija 30 rok, jak już żaden pistolet nie jest przystawiony do głowy, a w praktyce to jeszcze dłużej, prawda? W praktyce to jeszcze dłużej. I cóż się stało? I tu patrzę, oskarżycielskim okiem patrzę na mojego szanownego, czcigodnego przedmówcę, pana profesora Jana Żaryna, i nawet przygotowałem się i wyciągam tutaj, bo to jest taka przykładowa kolekcja okładek. Wiecie państwo, okładki. Co dziatwa szkolna dostaje do wierzenia? Tak? Co dostaje do wierzenia? Tak? Żeby nie było tylko na nieszczęsnego tutaj, który wpadł w takie towarzystwo pana profesora, to jeszcze wyciągnę, tu jest inny pan od historii Polaków, bałamucący aktualnie urzędowo, tak, za pośrednictwem mediów. Wiecie państwo, no to jest Marianna francuska, prawda? Tylko że ona jest tutaj przerobiona na jakąś troszkę taką słowiańską dziewoję. No to jest w głowach polskiej elity, czyli warszawskich rządów i belwederskich prezydentów, to jest wizja historii krakowskiej. Oderwana od pnia, korzenia, źródła tradycji. To jest ten świecki, republikański, demokratyczny destylat patriotyzmu. To znaczy, że jak właśnie będziemy czcili powstańców listopadowych i styczniowych i dorzucimy jeszcze żołnierzy wyklętych, to będzie z tego Polska od pierwszego. Tak? Ale wiara, rodzina i własność, tak? Przemysł aborcyjny. Aktualnie w Polsce zaledwie 1000 plus minus 1000 ofiar z ludzi rocznie jest składanych na ołtarzu ignorancji i zaniechania, prawda? Ledwie 1000 ofiar z ludzi rocznie. Własność, mamy galopujący fiskalizm ludzi, którzy się obudzili w poczuciu, że są reinkarnacją Eugeniusza Kwiatkowskiego, prawda? No to zacytujmy tutaj innego sanatora, notabene sanatora, nie byle kogo, bo pułkownika Matuszewskiego, który po śmierci marszałka znalazł się na aucie, został po prostu wygryziony przez kolegów i z ubocza politycznego recenzował ich krytycznie, mówił, co wy copem będziecie strzelać, prawda? Bo ten minister finansów i człowiek bezpieki, wywiadu, przecież jeden z autorów sukcesu naszego w 20 roku wywiadowczego, on widział, że owszem, możemy tu zbudować parę fabryk, ale jeżeli to jest kosztem wyzysku fiskalnego, to jakim strasznym ciężarem położy się to nie tylko na nastrojach tej jednej trzeciej, o której wspomniał pan profesor, która i tak w ogóle nie wiąże żadnych nadziei z tym państwem polskim, ale jak skutecznie zniechęci do Rzeczypospolitej nawet
Polaków, którzy całe życie myśleli, że to jest ich państwo i z nim się utożsamiają, prawda? Ale nikt nie doprowadzi do Polaka do takiej desperacji, do jakiej może go doprowadzić rdzenny polski, żoliborski czy tam krakowsko-wrocławski minister finansów. Puściłem w obieg już parę lat temu, nie powiem, że proroczo, ale powiedzmy w porę, taką szyderczą kliszę, obóz, który się charakteryzuje jako grupa rekonstrukcji historycznej sanacji rządzi Polakami. Grupa rekonstrukcji historycznej sanacji. I proszę Państwa, kiedy wypowiadałem te słowa po raz pierwszy parę lat temu, to tak myślałem sobie, że to mówię dowcip. Że rzeczywistość nie będzie aż tak straszna, że wszyscy docenią, prawda, moje poczucie humoru, ale że przecież jest tam też pan profesor Jan Żaryn, w związku z tym, że nie będzie tak źle. Ale jest gorzej, proszę państwa, niż w najczarniejszych snach mogło to się komukolwiek przyśnić. Więc jeszcze na koniec, zanim podniosę się z tego miejsca, jeszcze parę antyreklam. Wiecie Państwo, no publikować w roku 2018, bo to jest świeża rzecz. Tak, 18 rok, mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Wiecie Państwo, to jest jednak stalinowska propaganda. To jest stalinowska propaganda. To już nie Helena Michnik opowiada Polakom taką historię, bo cóż, to stoi w księgarniach. Wiecie Państwo, większość nawet tych, którzy kupią, to i tak tego nie przeczyta, ale zapamiętają mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Tutaj inne pars pro toto, no to jest obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, piewca sztyletników, pan Szarek. Proszę Państwa, nie jesteśmy w punkcie wyjścia, jeśli idzie o opisywanie historii. Dlatego, że na początku, w tym punkcie wyjścia, kiedy już wolna polska historiografia mogła zacząć funkcjonować, praca badawcza mogła zacząć orać polską historię, był Barwiński, był Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicza notabene wspaniała praca, rok 1812 na Litwie. Ja bym to w dwupaku wydawał z panem Tadeuszem Mickiewicza. Rok 1812 Iwaszkiewicza i rewersik socrealistyczna w opisie, czyli postulatywna w opisie rzeczywistości, epopeja narodowa Adama Mickiewicza. Proszę Państwa, dlaczego... O, obiecałem, że wrócę do Kukiela. No więc Kukiel, prawda, z drugiej strony pojechał po nim Piłsudski, ale to Kukiel zabalsamował rok 1812 również w duchu bezalternatywizmu, to znaczy z Napoleonem na Moskwę. Od Kukiela się nie dowiemy tego, o czym napisał parę lat wcześniej właśnie Iwaszkiewicz, to znaczy, że drugie tyle Polaków walczy z drugiej strony frontu i że mamy nawet jakichś zacnych zagończyków. Ale panie profesorze, mija 100 lat od tej publikacji, nie wziąłem tego numeru akurat, ale publikujecie artykuł pana Nawrota i nawet Nawrot przytacza te fakty, ale na łamach tej gazety to przybiera mickiewiczowski lukrowany charakter. Czyli co się dzieje? My mamy, proszę państwa, regres. My mamy regres. O ile jeszcze dla naszych dziadków, pradziadków będzie na tamtym świecie, będzie jakiś głos obrony. Głos obrony, bo oni byli bez pewnych doświadczeń historycznych, prawda? Bo oni jeszcze tego wszystkiego nie przerobili na własnej skórze. Dla nas nie będzie usprawiedliwienia. Jeśli ma być polska polityka, musi być polska historiografia. I nie może to być destylat, albo w którym mamy wybór jak w ruskiej knajpie, to znaczy można jeść albo nie jeść, prawda? Mamy albo loże paryskie, albo loże londyńskie, prawda? Jeśli nie jest głównym rozgrywającym w polskim życiu naukowo-kulturalnym, prawda, no, kanapa z Czerskiej, to druga kanapa. Jeśli polskie życie kulturalne zarządzane albo przez Adama Michnika, albo przez Bronisława Wittsteina, ale jeden i drugi zarządza polskim życiem kulturalnym przez zachowanie tej mocy, tej siły sprawczej polegającej na możliwości rzucenia fatwy, mianowicie nominowania na antysemitę.
Tak? Tak jest zarządzane polskie życie kulturalne, a Polakom, biednym pogrobowcom polskich narodowców, pozostaje tylko rytualne odcinanie się i tłumaczenie, zarzekanie, że nie są antysemitami. Tak nie może wyglądać polska historiografia i w roku 2018, jubileuszu stulecia niepodległości Polski, trzeba się upomnieć o to, żeby zacząć pisać polską historię i mam nadzieję, że ta sesja naukowa jest początkiem oczywiście nie zwycięskiej, ostatecznej ofensywy, ale w każdym razie ruszy jakiś odcinek tego frontu we właściwym kierunku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.